Nie spróbuję się dzisiaj ofiary mszy świętej. Ołtarz obnażony wczoraj pozostał taki do dzisiaj i zostanie on przykryty tylko na czas rozdania Komunii Świętej. Nie było też udzielania Komunii Świętej w ciągu dnia. Jedynie chorzy mogli przyjąć ją wcześniej. Zwyczaj ten ma nam uprzytomnić, że nie zawsze pozwalamy Jezusowi na Jego obecność w naszym życiu, że grzechy ludzkości, które spowodowały Jego śmierć na krzyżu, również dzisiaj utrudniają Mu dostęp do wielu ludzkich serc. Ale jednocześnie grzech, a z nim śmierć, zostały pokonane na krzyżu. Jest to fakt ostateczny i nieodwracalny. Grzech bowiem został zwyciężony u samych korzeni. Raz na zawsze. I nic, nic nie zdoła oddalić nas od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie. Dlatego również dzisiaj, rozważając otchłań pęki i osamotnienia naszego Zbawiciela, możemy korzystać z owoców Jego śmierci, zwycięstwa i spotkać Go w Słowie Bożym i Komunii Świętej. Dzisiejsza liturgia składa się z czterech części. Liturgii Słowa, adoracji Krzyża Świętego, Komunii Świętej i przeniesienia Najświętszego Sakramentu do grobu Pańskiego. Za chwilę kapłan i asystent będą modlić się w milczeniu. Kapłan, leżąc krzyżem przed ołtarzem, symbolem Chrystusowej ofiary, zaś służba liturgiczna i my wszyscy klęcząc. W tym czasie wznieśmy nasze myśli do Boga, który jest obecny wśród nas. Tak, jak był obecny przy swoim Synu w chwilach Jego agonii. Dziękujmy za dar odkupienia skierowany do nas i do każdego człowieka. Dziękujmy Bogu, że nas nigdy nie opuszcza i zawsze pragnie naszego zbawienia. Dziękujmy za łaskę trwania przy Chrystusie, którą zapoczątkował nas Chrzest Święty. Nie śpiewamy dziś pieśni wejścia, zaczynamy modlitwą skupienia i ciszy. Wszyscy powstali.
Boże, Ty przez mękę Chrystusa, Twojego Syna, a naszego Pana, zniweczyłeś śmierć, która wynikła z grzechu pierworodnego. I jako dziedzictwo przeszła na wszystkie pokolenia. Spraw, abyśmy wszczepieni Chrystusa i uświęceni przez łaskę, nosili w sobie podobieństwo do Niego. Jak z konieczności natury nosiliśmy podobieństwo do Adama, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Twoje składam ducha mego.
Męka Jezusa Chrystusa, naszego Pana, według świętego Mateusza. Onego czasu przyszedł Jezus z uczniami swymi do posiadłości wiejskiej, którą lubią Getsemani i rzekł im: zostańcie tu, aż odejdę i będę się modlił. I wziąwszy Piotra i dwóch synów Zebedeuszowy, począł się smucić i cierpieć udrękę. Wówczas rzekł im: smutna jest dusza moja aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną.
przyszedł do uczniów swoich i zastał ich śpiący. I powiedział Piotrowi: tak, bo nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochoczy, ale ciało omdlałe. I oddalił się powtórnie i modlił się, mówiąc: Ojcze mój, jeżeli kielich ten nie może odejść ode mnie, jeno abym go pił, niech się stanie wola Twoja. I przyszedł znowu i zastał ich śpiący, oczy ich bowiem były senne. A zostawiwszy ich, znowu się oddalił i modlił się po raz trzeci, te same wypowiadając słowa. Wtedy przyszedł do uczniów swoich i rzekł im: śpijcie już i odpoczywajcie, oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, pójdźmy, oto się przybliżył ten, który mnie wyda. A gdy on jeszcze mówił, oto nadszedł Judasz, jeden z dwunastu, a z nim wielki tłum z mieczami i kijami. Wysłano przedniejszych kapłanów i starszych ludu. Zdrajca zaś jego dał więc znak, mówiąc: którego pocałuję, ten jest, chwytajcie go. A natychmiast przystępując do Jezusa, rzekł: bądź pozdrowiony, mistrzu. I pocałował go. A Jezus rzekł do niego: przyjacielu, po coś przyszedł. Wówczas przystąpili i rzucili się na Jezusa i pojmali go. A oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnąwszy rękę do wyłu miecza swego i uderzywszy sługę księcia kapłańskiego, uciął mu ucho. Wtedy rzekł mu Jezus: schowaj miecz swój na miejsce, wszyscy bowiem, którzy za miecz będą chwytali, od miecza poginą. Czyż mnie masz, żebym nie mógł prosić Ojca mego, a nie wystawiłby mi zaraz więcej niż 12 kłówców aniołów? Jakoż się wtedy pisma wypełnią, że się tak stać musi. W tymże czasie powiedział Jezus rzeczą: wyszliście z mieczami, kijami, jak na złoczyńce, aby mnie pojmać. Codziennie wśród was przebywałem, nauczając świątyni, a nie pojmaliście mnie. Ale wszystko to się stało, aby się wypełniły pisma proroku. Wtedy wszyscy uczniowie, opuściwszy go, pouciekali. A oni, pojmawszy Jezusa, wiedli go do Kajfasza, najwyższego kapłana, gdzie się byli zebrali uczeni w piśmie i starsi. Piotr zaś szedł za nim z daleka, aż na dziedziniec najwyższego kapłana, i wszedłszy do wnętrza, siedział ze sługami, aby widzieć, jak się sprawa zakończy. A przedniejsi kapłani i cała rada
przeciwko Jezusowi, aby go na śmierć skazać. A nieznalezienie chociaż przychodziło wielu fałszywych świadków. W końcu zjawili się dwaj fałszywi świadkowie i rzekli: Ten mówił, mogę zburzyć świątynię Bożą, a po trzech dniach odbudować ją. I powstawszy najwyższy kapłan rzekł: Nic nie odpowiadasz na to, co ci przeciwko tobie świadczą. Ale Jezus milczał i rzekł najwyższy kapłan: Poprzysięgam cię przez Boga żywego, abyś nam powiedział, czy ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym. Rzekł Jezus: Tyś powiedział, wszakże powiadam wam, odkąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego w obłokach niebieskich. Wtedy najwyższy kapłan rozdarł szaty swoje, mówiąc: Spróźnił, na cóż jeszcze potrzebujemy świadków? Oboście teraz słyszeli bluźnierstwo, cóż wtedy myślicie? Oni zaś odpowiadając rzekli: Winie jest śmierci. Wtedy poczęli pchać na oblicze jego i bić go pięściami, a inni policzkowali go, mówią: Prorokuj nam, Chrystusie, któryś cię uderzy. A Piotr siedział zewnątrz na dziedzińcu i zbliżyła się do niego jedna z niewiast służebnych, mówią: I tyś był z Jezusem Galilejskim. Ale on zaparł się wobec wszystkich, mówią: Nie wiem, co powiadać. A gdy wychodził z drzwi, ujrzała go druga z niewiasta służebna i rzekła tym, którzy tam byli: I ten był z Jezusem Nazarejskim. I powtórnie zawarł się z przysięgą, że nie zna człowieka. A wkrótce potem przystąpili ci, którzy stali i rzekli Piotrowi: Prawdziwie i ty z nich jest, bo i mowa twoja cię zdradza. Wtedy począł się zaklinać i przysięgać, że nie znał człowieka. A wnet chór zapiał i wspomniał Piotr na słowa Jezusowe, które mu by powiedział: Pierwej niż chór zapije, trzykroć się mnie zaprzesz. I wyszedłszy na zewnątrz, gorzko zapłakał. A gdy nadszedł ranek, zeszli się na radę wszyscy przedmieści kapłani i starsi ludu przeciwko Jezusowi, aby go na śmierć skazać. I zaprowadzili go związanego i wydali namiestnikowi Piłatowi Poncjuszowi. Wtedy Judasz, który go wydał, widząc, że był skazany, żalem zdjęty, odniósł 30 srebrników przedmniejszym kapłanom i starszym, mówiąc: Zrzeszyłem, wydając praw sprawiedliwego. A oni rzekli: Cóż nam do tego, to twoja rzecz. I porzuciwszy srebrniki w świątyni, oddalił się, poszedł i powiesił się. A przedmieści kapłani, wziąwszy srebrniki, mówili: Nie godzi się im płać do skarbony, bo są zapłatą krwi. I naradziwszy się, kupili za niewolę garncarzową na grzebanie pielgrzymu. Dlatego bolowo nazywa się aż do dnia. A gdy go oskarżali przedmieści kapłani i starsi, nic nie odpowiedział.
do Niego całą pokorę, a zdjąwszy szaty Jego, włożyli nań płaszcz szarłatny i ukrótszy koronę ściernia, włożyli na głowę Jego, a trzcinę w prawicę Jego. I zginając przed Nim kolana, najgrywali się z Niego, mówiąc: bądź pozdrowiony, Królu Żydowski. I trwając na Nim, brali trzciny i bili Go po głowie. A gdy mieli dość najgrana, zdjęli z Nim płaszcz i oblekli Go w szaty Jego i wyprowadzili, aby Go ukrzyżować. A wychodząc, spotkali człowieka z Cyreny imieniem Szymona, tego przymusili, aby niósł krzyż Jego. I przyszli na miejsce, które zowią Golgota, to jest miejsce drugiej głowy. I dali Mu do picia wino zmieszane z żółcią, a gdy Go skosztował, nie chciał pić. A ukrzyżowawszy Go, rozdzielili szaty Jego, rzucając losy, aby się wypełniło, co jest powiedziane przez proroka mówiącego: rozdzielili sobie szaty moje, a osłupnie moją rzucali los. I siedząc, szczekli Go. Umieścili też ponad głową Jego tytuł Jego winy. Ten jest Jezus, Król Żydowski. Wówczas ukrzyżowani byli z Nim dwaj młodszy, jeden po prawicy, a drugi po lewicy. A przechodzący Mimo próżnili Mu, potrząsając głowami i mówiąc: hej Ty, co burzysz świątynię Bożą i odbudowujesz ją w ciągu trzech dni, wybawże samego siebie, jeśli z Synem Bożym stoją z krzyża. Podobnie przedniejsi kapłani z uczonymi w piśmie i starszymi, najlewając się, mówili: inny ocalił, a sam siebie ocalić nie może. Jeśli jest królem Izraela, niechże teraz stąpi z krzyża, a uwierzymy mu. Ufał w Bogu, niechże go teraz, jeśli chce, wybawi. Powiedział przecież, że jest Synem Bożym. A także i młodszy, którzy z Nim ukrzyżowani byli, lżyli Go. A od godziny szóstej całą ziemię zaległy ciemności, aż do godziny dziewiątej. I około dziewiątej godziny zawołał Jezus głosem wielkim, mówiąc: oddał ducha.
części od góry aż do dołu. I ziemia zadrżała, skały popękały i nowy się otworzyły. I wiele ciał świętych, którzy byli posnęli, powstało. I wyszedłszy z grobów po zmartwychwstaniu Jego, przyszli do miasta świętego i ukazali się wielu. Setnik zaś i ci, którzy z nim byli, szczegąc Jezusa, ujrzawszy trzęsienie ziemi i wszystko, co się działo, przerazili się wielce mówiąc: Zamiste, ten był Synem Bożym. I było tam wiele niemiast z daleka, które szły za Jezusem od Galilei, posługując Mu. Wśród nich była Maria Magdalena i Maria Matka Jakuba i Józefa i Matka Synów Zebedeuszowy. A gdy był wieczór, przyszedł człowiek pewien bogaty z Arymatei imieniem Józef, który też był uczniem Jezusowym. Ten przyszedł do Piłata i prosił o ciało Jezusowe. Wtedy Piłat rozkazał oddać mu zwłoki. A Józef, otrzymawszy ciało, owinął je w prześcieradło czyste i złożył je w nowym grobowcu swoim, który był wybuch w skale. I za to możemy się zastanawiać,
jaką winę w nim znaleźć, za co go skazać. Jak patrzymy na jego życie, to widzimy o paradoksie. Gdy byliśmy głodni, rozmnożył chleb. Gdy doświadczaliśmy cierpienia i choroby, przyszedł, aby nas uzdrowić. Kiedy czuliśmy się przerażająco samotni, opuszczeni, smutni, pojawił się nagle i pocieszając mówił: odwagi, ja jestem, nie bójcie się. Do Zacheusza, do Magdaleny, do kobiety przyłapanej na cudzołóstwie, do wielu z nas powiedział: twoje grzechy są odpuszczone. Odważył się kochać. Kochać miłością bezwarunkową, miłością do końca, do szaleństwa krzyża. I właśnie miłość i zaufanie do człowieka zaprowadziły go na krzyż. Ta miłość, którą on się dzieli i dzieli do dziś, dzieli z każdym z nas, ona go zaprowadziła na krzyż. Amen. Jak odpowiedzieliśmy, albo jak odpowiadamy na tę niepojętą miłość? Jak odpowiadamy, słyszeliśmy przed chwilą: stracz tego, uwolnij Barabasa. Czyż można dostrzec w skazańcu wiszącym na krzyżu Syna Bożego? Brzmi to niemal jak bluźnierstwo. Przecież Bóg jest kimś potężnym. Bóg jest kimś mającym nieskończoną władzę. Nie pozwala do siebie zbliżyć żadnemu człowiekowi. Jest surowym sędzią i prawodawcą. Wszyscy, którzy mają taki obraz Pana Boga, dzisiaj triumfują, kiedy patrzą na tego, który umiera na krzyżu. Przecież to nie może być Bóg. Stojąc pod krzyżem, dziś mogą krzywdzić i ubliżać. Innych wybawiał, siebie nie wybawiał. Mesjasz, Król Izraela, niechże zejdzie z krzyża, żebyśmy widzieli i uwierzyli. Możemy, kochani, dziś zapytać: Chryste, dlaczego nie zszedłeś z krzyża? Dlaczego nie pokazałeś wtedy swojej boskiej potęgi? Dlaczego? Myślę, że wiem. Bo prawdziwa miłość musi być radykalna. Prawdziwa miłość musi być do końca. On tego nas uczy. Tego uczy małżonków, którzy powinni wytrwać w swoich postanowieniach do końca. Uczy tego dzieci, które powinny miłować rodziców do końca. Uczy tego rodziców i tak dalej. Miłość musi być do końca. Nie może się cofnąć. Bo w takim razie nie była autentyczna. Nie była szczera. Taka miłość stanowi cenę naszego zbawienia. Właśnie miłość bezwarunkowa do końca, która się nie cofa. Wolą Ojca Niebieskiego było zmiażdżyć go cierpieniem za grzechy człowieka. Jezus przyjął na siebie to wszystko, czego może doświadczyć człowiek. Wszystko łącznie z cierpieniem. Ten krzyk opuszczenia: Boże mój, czemuś mnie opuścił? On uczynił go solidarnym z każdym ludzkim bólem i cierpieniem. Patrząc na krzyż, bracia i siostry, z całą pewnością można powiedzieć, że Bóg jest po stronie człowieka, szczególnie człowieka cierpiącego, człowieka potrzebującego. Bóg wziął na siebie wszystkie konsekwencje ludzkiej słabości i grzechu. Tajemnica Wielkiego Piątku, kochani bracia i siostry, to kontemplacja słabości Boga. Boga, który staje się bezradny wobec człowieka i jego wolności, którą sam mu dał. Wielu to gorzy, a dla wielu jest to głupstwem, nic nieznaczące, jak powie święty Pan. Nam zaś trzeba na wielkopiątkowe wydarzenia zawsze, kochani, spojrzeć, patrzeć z perspektywy zmartwychwstania. Wtedy ostateczna wymowa Wielkiego Piątku jest następująca. Człowieku, który sądzisz Boga, który każesz mu usprawiedliwiać się przed twoim trybunałem, pomyśl o sobie, czy to nie ty jesteś odpowiedzialny za śmierć tego skazańca? Czy sąd nad Bogiem nie jest ostatecznie sądem nad tobą samym? Czy ten sąd i wyrok
krzyż, a potem zmartwychwstanie nie pozostanie dla Ciebie jedyną drogą zbawienia? Kochani bracia i siostry, z pokorą stańmy dziś pod krzyżem Chrystusa i adorujmy ten znak naszego zbawienia. Znak, który Jezus dał każdemu z nas jako wybawienie od niewoli zła, grzechu, niewoli tego świata. Z pokorą dziś adorujmy ten znak, znak Boga, miłości Pana Boga do nas. I dziękujmy Jezusowi za to, że dopełnił dzieła naszego zbawienia. Bo przecież gdyby nie On, gdyby nie pozwolił na to, by zawisnąć na czele krzyża, nie oddał życia za nas, co by z tego człowieka dziś miało? Prosimy. Dziękujmy za tą Bożą miłość. Niech Jego nieskończona miłość będzie dla nas wezwaniem do tego nieustannego nawracania się. Nie jedno razy z okazji świąt, nieustannego nawracania się i powstawania wciąż, każdego dnia do nowego życia. Niech tak się dzieje w naszym życiu, właśnie mając świadomość tego cudu krzyża i tej łaski zbawienia, którą Jezus nam wysłużył na krzyżu. Jesteśmy dużo obecni przed Chrystusem, wiszącym na ołtarzu krzyża, na którym złożył w ofierze swoje życie za wszystkich ludzi. Podwyższony nad ziemię, wszystkich pociągnął do siebie. Dlatego modlimy się za wszystkich ludzi i za cały świat. W tym roku, w rocznicę Chrztu Polski, w szczególny sposób włączmy się w modlitwę powszechną za katechumenów, aby otwierali się na łaski płynące z sakramentu Chrztu Świętego. W dzisiejszej liturgii posługujemy się modlitwą sięgającą starożytności chrześcijańskiej. Dzisiaj jest ona bardziej rozbudowana niż zazwyczaj w czasie mszy świętej. Kantor zapowiada intencję, następnie wszyscy modlą się w ciszy, po której kantor podsumowuje modlitwy zgromadzenia specjalną prośbą. Każdorazowe Amen winno być świadomym i osobistym włączeniem się w modlitwę i potwierdzeniem wiary w jej skuteczność. Zachowa go w zdrowiu
najwyższego pasterza, wzrastał w zasługach swojej miary. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Módlmy się za naszego biskupa, Andrzeja, za wszystkich biskupów, kapłanów, diakonów, za wszystkich, którzy służą Kościołowi i za cały lud wierny. Wszechmogący, wieczny Boże, Twój Duch uświęca całą społeczność Kościoła i niążą Ty. Wysłuchaj nasze pokorne prośby za wszystkie stany Kościoła, aby dzięki Twojej łasce wszyscy wierni Tobie służyli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Módlmy się za katechumenów. Niech nasz drugi Pan otworzy wnętrza i serc i bramy swojego miłosierdzia, aby otrzymawszy w kąpieli odrodzenia odpuszczenie wszystkich grzechów, złączyli się z nami w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty gromadzisz rozproszonych, a zgromadzonych zachowujesz w jedności. Wejrzyj łaskawie na wyznawców Twojego Syna i sprawnie wszyscy, którym uświęcił jeden chrzest, złączą się w prawdziwej wierze i bratniej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Módlmy się za Żydów, do których przodków Pan Bóg przemawia, aby pomógł im zaznać miłości ku niemu i w wierności Jego przymierzu. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty dałeś swoje obietnice Abrahamowi i jego potomkom. Wysłuchaj łaskawie prośby swojego Kościoła, aby lud, który niegdyś był narodem wybranym, mógł osiągnąć pełnię odkupienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Módlmy się za tych, którzy nie wierzą w Chrystusa, aby i oni napełnieni światłem Ducha Świętego mogli wkroczyć na drogę zbawienia. Wszechmogący, wieczny Boże, sprawa, że niewierzący w Chrystusa postępują zgodnie z sumieniem, znaleźli prawdę. Ja myślę, że wzrost we wzajemnej miłości oraz pełniejszy udział tajemnicy Twego życia stali się w świecie doskonalszymi świadkami Twojej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty stworzyłeś wszystkich ludzi, aby zawsze Ciebie szukali, a znajdując Cię, doznali pokoju. Spraw łaskawie, aby wszyscy mimo przeszkód niebezpieczeństw dostrzegali znaki Twojej dobroci oraz świadectwo dobroci.
dobrych czynów tych ludzi, którzy w Ciebie wierzą, z radością wyznali wiarę w Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Ojca wszystkich ludzi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Módlmy się za wszystkich rządzących państwami. Niech nasz drugi Pan kieruje ich umysłami i sercami według swojej woli, abyśmy wszyscy żyli w prawdziwej wolności i pokoju. Wszechmogący wieczny Boże, Twoim ręku są ludzkie serca i od Ciebie pochodzą prawa wszystkich ludów. Wejdź łaskawie na tych, którzy nami rządzą, aby na całym świecie panował trwały pokój i pomyślność narodu, a religia cieszyła się wolnością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Módlmy się najmniejsi do Boga Ojca Wszechmogącego, aby oczyścił świat wszelkich błędów, odwrócił od nas choroby, głód oddalił, otworzył więzienia, rozerwał kajdany, racz mu dać bezpieczeństwo i szczęśliwy powrót podróżującym, zdrowie chorym, a umierających obdarzył zbawieniem. Wszechmogący, wieczny Boże, po Ciebie strawiony i mocy cierpiący, usłysz prośby tych, którzy w jakimkolwiek utrapieniu wołają do Ciebie, aby wszyscy mogli się radować, że doznali w swoich potrzebach Twego miłosierdzia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Zakończyła się pierwsza część dzisiejszych obrzędów. Liturgia Słowa Bożego wprowadziła nas ona w sens tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa i ukazała nam głębokie znaczenie krzyża. Dlatego teraz chylić będziemy przed Nim nasze czoła. Za chwilę zostanie wniesiony krzyż. Potem kapłan, stopniowo odsłaniając go, będzie śpiewać: oto drzewo krzyża. Na co wszyscy, za każdym razem przyklękając, odpowiemy: pójdźmy z pokłonem. Najpierw krzyż adorować będą kapłani, następnie służba liturgiczna i wreszcie pierwsze cztery ławki wiernych. Oto drzewo krzyża, na którym zawisło.
Thank you.
pragnąc nam przez to powiedzieć, że między ofiarą na krzyżu a Eucharystią istnieje ścisły związek. Za chwilę kapłan ukaże nam już nie drzewo i symbol do uwielbienia, ale samego Chrystusa, Jego eucharystycznym i uwielbionym ciele. Przyjmując Go, upodabniamy się do Niego, także w oddaniu i codziennym posłuszeństwie Bogu Ojcu, aż do śmierci. Wszyscy stoimy w milczeniu. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowo, ośmielamy się Mu mówić. O Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa.
walczyć i rzekli świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Pana.